kłaniam się Państwu. W ostatnim czasie do sieci regularnie trafiają nagrania ludzi rzekomo pod wpływem fentanylu, o najsilniejszym leku przeciwbólowym, który stał się narkotykiem. Rozmawiam z toksykologiem ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszej w Poznaniu, doktorem Erykiem Matuszkiewiczem. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Zaczęło się od śmierci 19-latki z Poznania. Na dziś bilans to 4 zgony, jeśli się nie mylę, kilkadziesiąt przypadków zatrucia w całym kraju. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest fentanyl. Fentanyl jest, jak definicja mówi, jest syntetycznym lekiem przeciwbólowym. Syntetycznym to znaczy takim, że stworzyliśmy go w laboratorium i od lat 60. ubiegłego stulecia ma ugruntowane miejsce w farmakoterapii bólu. I to bólu nie każdego, ale bólu nowotworowego, tego, który występuje w różnego rodzaju chorobach nowotworowych, w medycynie paliatywnej. I drugim takim zastosowaniem to jest tak zwana analgosedacja, czyli wprowadzanie pacjentów do śpiączki farmakologicznej. Inne przymiotniki, które opisują ten lek, to jest lek opioidowy, dlatego że działa poprzez specyficzne właśnie opioidowe receptory, które pobudzane są w czasie bólu, a on je hamuje. No i wreszcie jest narkotycznym, czy lekiem. Narkotycznym w tym sensie, że od greckiego słowa narkotikos, oszałamiający, czyli powodujący oszołomienie, odurzenie, spowolnienie, senność. To jest ta kolejna cecha, która go charakteryzuje. No i jeszcze kolejna, to jest lek, który w przewlekłym stosowaniu będzie nas uzależniał. Czy on faktycznie jest 100 razy silniejszy od morfiny? Tak, istotnie. Morfina jest takim pierwszym lekiem z grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Potem, żeby ten efekt przeciwbólowy był większy, wymyślano coraz to nowe preparaty. No i wreszcie pojawił się ów fentanyl, który istotnie jest taką silną moc przeciwbólową. Ci ludzie na tych filmach, pewnie pan też widział te nagrania, tak. Oni wyglądają jak takie bezwładne postaci z horrorów. Mówi się, że to jest narkotyk zombie. Jak ta substancja osiąga ten efekt? Efekt ten jest wywoływany właśnie poprzez odurzenie. Odurzenie, czyli ja rozumiem jako spowolnienie psychoruchowe, zwolnienie troszeczkę napędu myślenia, czyli myślimy po prostu wolniej, niewyraźniej mówimy. Nasz chód też jest taki właśnie, jak widzimy. Ci pacjenci mogą być albo pod wpływem, albo w moim odczuciu mogą też być na tak zwanym głodzie, wtedy, kiedy to stężenie spada i odczuwam potrzebę kolejnego zażycia dawki. Moje zachowanie jest bardzo, bardzo podobne, tak jak rzeczywiście na tym filmie widzieliśmy. Ci ludzie stają się zombie, ale jeśli przedawkują, oni mogą umrzeć. W jaki sposób ten narkotyk zabija? No niestety tak. I tu jest właśnie problem najgroźniejszy i najważniejszy. Jeżeli weźmiemy więcej niż powinniśmy, a w takim powiedzmy rekreacyjnym zażywaniu, myślę, że nawet jestem pewien, że nie do końca wiemy, ile zażywamy. To w zasadzie nie powinniśmy rekreacyjnie wcale tego No brać. Nie, no oczywiście, bo to prowadzi do niczego dobrego, nie prowadzi. Ja nigdy nie widziałem szczęścia. Szczęśliwych narkomanów, także tutaj absolutnie nie widzę żadnej potrzeby, broń Boże. Natomiast to spowolnienie, ta sedacja, to odurzenie będzie tak silne, że będziemy po prostu głęboko spać, a co więcej, co najważniejsze, lek ten też wyłącza ośrodek oddechowy, czyli takie miejsce w naszym mózgu, które odpowiada za generowanie około 16 razy na minutę oddechu, wdechu i wydechu. My nie musimy go liczyć, ten ośrodek sam za nas to robi. I jeżeli to najważniejsze piętro wyłączymy, no niestety już nic nie jest w stanie nam pomóc. Lek działa kilka godzin, a wystarczy zaledwie 4 minuty niedotlenienia, czyli zatrzymania oddechu, żeby doszło do zatrzymania krążenia i do zgonu. I tu jest właśnie ten problem, to największe zagrożenie ze strony fentanylu, jego przedawkowania i jego niekontrolowanego używania. Pan miał u siebie na oddziale pacjentów po fentanylu? Niestety tak. No, nie jest to na szczęście jakaś rzesza i wielka liczba, ale rzeczywiście pojedynczy pacjenci się zdarzali. Pacjenci, którzy zawsze trafiali właśnie w takim ciężkim stanie, na granicy zatrzymania oddechu, niedotlenieni, szarzy, sini, bez kontaktu, w bardzo, bardzo ciężkim stanie, którzy wymagali naprawdę tutaj natychmiastowego działania, to minuty decydowały o tym, żeby tym pacjentom pomóc. To się zadziało ostatnio, czy już wcześniej, już w poprzednich latach też takie przypadki były? W poprzednich latach było to dość sporadycznie. My powiedzmy jakieś 8-10 lat temu, no to przede wszystkim mieliśmy pacjentów po tak zwanych niesłynnych, niesławnych dopalaczach. Czyli tych wszystkich psychostymulantach. Natomiast gdzieś od około, powiedzmy, 2-3 lat zauważamy taką tendencję, że rzeczywiście użytkownicy, narkomani nie chcą już wywoływać w sobie tej psychozy, tego pobudzenia, tego wzmożonego napędu, tylko wręcz przeciwnie, odurzają się. Odurzają się właśnie opioidami, a wśród nich odurzają się fentanylem. Także w tej chwili mamy gdzieś około 2, może 3 pacjentów w skali miesiąca, gdzie rzeczywiście jeszcze tych 2 czy 3 lata temu to powiedzmy było w skali roku. Było. Także jest jakiś zauważalny trend, natomiast też chciałbym państwa uspokoić, że nie jesteśmy w kryzysie opioidowym, taki jak to ma w Stanach Zjednoczonych miejsce. Nie jest to tak nasilony problem, choć tak jak mówię, tendencja się zaznacza. Jak wyleczyć
takiego pacjenta? O, to jest niezwykle trudne i to jest właśnie jakby jeszcze kolejna rzecz. Opioidy, w tym znów ten fentanyl, bardzo silnie uzależniają i bardzo silnie ze sobą wiążą, co powoduje, że to uzależnienie powstaje dość szybko. Może nie po pierwszym użyciu, bo nie jest to heroina, natomiast przy kolejnym, kilkunastym użyciu pewnie tak. I wychodzenie z uzależnienia opioidowego jest bardzo trudnym i bardzo żmudnym procesem. Nie mówię, że to się nie uda, ale wymaga olbrzymiego zaangażowania ze strony samego pacjenta, oczywiście tutaj, no i też uczestniczenia w tym wszystkim, co jesteśmy w stanie zaoferować pacjentowi. I kolejna rzecz, jeszcze jedna, im wcześniej będziemy po niego sięgać, tym wcześniej się uzależni. Myślę tutaj nawet o nastolatkach, czy tam dwudziestokilkulatkach. I to wychodzenie z uzależnienia jest wtedy jeszcze trudniejsze. Możemy się mocniej uzależnić i trudniej z tego nałogu będzie nam wyjść. Taka jest niestety fizjologia uzależnienia, która nie ma naprawdę tutaj żadnego względu na osobę. To jest drugi etap, a ten pierwszy jeszcze na oddziale w szpitalu, jak ratujemy takich ludzi po przedawkowaniu? Ten pierwszy, istotnie, wtedy mamy lek, który jest tak zwaną odtrutką, jest antidotum na działanie tej grupy leków. Jeżeli widzę rzeczywiście, że pacjent słabo oddycha, widzę te objawy niedotlenienia, muszę natychmiast podać ten lek. Lek ma status leku LZ, czyli lecznictwa zamkniętego, czy jest dostępny w pogotowiu, dostępny jest w szpitalu. Ta dostępność, odwołam się tylko do Stanów Zjednoczonych, jego bardzo duża dostępność, inne formy, nie tylko ampułkowe, ale sprayów donosowych, autowstrzykiwaczy, pokazuje też, że ten problem jest proporcjonalnie większy. Większa dostępność, w moim odczuciu odtrutki, to większy problem. My na razie mamy go w tych okolicznościach i dla służby mamy go dostępnego, musimy go podać. Na zajęciach też mówię studentom, że jeżeli państwo widzicie, że są objawy zatrucia opioidami, natychmiast państwo podajcie, bo tu naprawdę nie ma w tym ani cienia przesady, liczą się minuty. A skąd ten lek bierze się u tych narkomanów? Skąd oni zdobywają ten fentanyl? To jest bardzo ciekawy problem, panie redaktorze. Bo on jest dostępny w aptekach, tak? Jest dostępny w aptekach. Mamy specjalny Narodowy Fundusz Zdrowia z lekarzami, podpisuje specjalne umowy, tak zwane RPW, czyli kiedyś nazywane z tak zwanym wtórnikiem, czyli te recepty podlegają naprawdę ścisłemu monitorowaniu. My w szpitalu też podając lek pacjentowi, wpisujemy go do specjalnej książki. Natomiast jest oczywiście to jest oficjalny kanał, natomiast są nieoficjalne kanały. Jest internet, jest darknet i są, jak mówiła matka naszego pacjenta, są aplikacje, gdzie można kupić tego typu leki, aplikacje geolokalizacyjne, wkraczają w ten świat narkomani, dilerzy zostawiają gdzieś w jakichś umówionych miejscach leki. Także ten nieoficjalny kanał jest bardzo ważnym źródłem dostępowym i ci pacjenci potrafią naprawdę, co o dziwo, znaleźć go sobie i są bardzo przedsiębiorczy i naprawdę nie stanowi to dla nich problemu. To jest pierwsze miejsce, w którym powinna szukać policja, ale jeśli chodzi o recepty od poniedziałku, Centrum E-Zdrowie szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, szczególnie fentanylu. Myśli pan, że to pomoże? No pani minister podobno ma codziennie dostawać raporty. Ja myślę, że ten, o ile tak jak mówimy, ten kanał oficjalny jest w moim przekonaniu dobrze monitorowany, bo te recepty są ściśle nadzorowane, no to ten właśnie internetowy, jakieś portale, które oferują bardzo szybko, bo widzę, czasami wyświetlają się informacje, że za kilkadziesiąt złotych możesz dostać receptę pewnie na wszystko. No i właśnie w związku z tym na rzeczony fentanyl. Także ten kanał trzeba uszczelnić, bo to nie są leki obojętne dla nas i one mają naprawdę bardzo wąski zakres stosowania i bardzo wąskie wskazania. Także nie możemy, musimy to po prostu coś zrobić, bo w moim przekonaniu, jeżeli to pozostanie gdzieś tam sobie tak, to no to będziemy z tego powodu cierpieć jeszcze bardziej. A profilaktyka przecież jest najważniejsza. Pan ma kontakt z pacjentami, z ich rodzinami. Dlaczego ci ludzie decydują się na coś takiego? Oni nie są świadomi ryzyka, zagrożenia? To jest problem troszkę uzależnienia już, bo oni są, oczywiście gdzieś tam ta myśl się pojawia, natomiast zdecydowanie większa jest chęć wzięcia, przeżycia właśnie takiego, to się mówi tak troszeczkę takim oksymoronem, euforycznego odurzenia. Euforycznego w sensie nie, że będę miał nadmiar energii, będzie mnie ona rozpierała, będę miał poczucie sprawstwa, ale będzie mi euforia, czyli będzie mi błogo w tym stanie. I wprowadzenie się w ten stan, odcięcie się od problemów, zapomnienie o tym, co mnie boli, co mnie uwiera, no jest, ten wymiar jest na tyle silny, że logiczne argumenty, że coś może mi się stać, że może preparat być zanieczyszczony, nie wiem do końca, co zażywam, naprawdę schodzą na dalszy plan i pozostaje tylko ta chęć właśnie wprowadzenia się w ten stan
odcięcia od rzeczywistości, tego odurzenia, i wtedy logiczne argumenty naprawdę przestają być ważne. Przed nami wakacje, więc pewnie wtedy takich pacjentów macie trochę więcej, nie tylko po narkotykach, ale i po alkoholu. Jak mają reagować bliscy, rodzice? W ogóle co jest takim sygnałem, że ktoś bliski bierze narkotyki, niekoniecznie fentanyl? Tak, no, rzeczywiście w tym okresie wakacyjnym mamy nieco więcej pacjentów. Natomiast na co zwrócić uwagę? Na pewno zwrócić uwagę na zmianę zachowania. Ci pacjenci, czy użytkownicy, przepraszam, znaczy pacjenci też moi, będą bardziej senni, będą bardziej spowolniali, będą apatyczni. Trzeba też patrzeć, bo ci pacjenci często podawują sobie te preparaty pozajelitowo, czyli we wstrzyknięciach. Jeżeli gdzieś znajdziemy nagle, ni stąd, ni zowąd, strzykawki, igły, to może sugerować, że mamy, że osoba bliska nam ma kontakt z tego rodzaju środkami. I zawsze każda zmiana zachowania, nie oczywiście jakaś jednorazowa, no bo to nie będziemy tutaj demonizować, ale jeżeli ona się gdzieś powtarza i widzimy, że ktoś naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zmienił się, niektórzy mówią, ty się zmieniłeś, myślę, że warto, czy trzeba by wziąć pod uwagę, że gdzieś tam ktoś może mieć kontakt z tego rodzaju substancjami, reagować zawczasu, bo im wcześniejsza będzie interwencja, tym sukces też będzie proporcjonalnie większy. Apeluje toksykolog ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszej, także rzecznik prasowy szpitala dr Eryk Matuszkiewicz. Dziękuję za wizytę w studiu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu życzę dobrego dnia.